Cześć, nazywam się Krzysiek Baran. Zapraszam Was dzisiaj do firmy SelfMaker, która mam nadzieję już za niedługo stanie się kolejnym polskim unicornem. Z tego, co tu widzę, masę niesamowitych urządzeń, kioski, totemy, self-cleaner. Powiedz, co wy tu w ogóle wyprawiacie? Automatyzujemy procesy od 6 lat, czyli budujemy pracownika, którego ludziom brakuje. Chyba tak to najprościej można ująć i tak to jest najłatwiej przyjmowane i najłatwiej rozumiane. Okay. Pracownika niezawodnego. Tak, tak, to może mniej zawodnego, czyli takiego, który nie ma ludzi, nie stęka i tak dalej. Tam wszędzie dookoła słyszę, że zwalniamy z ludzi z pracy, a to nie tak, no bo ktoś to musi wszystko obsługiwać, ale jest wiele jak gdyby prac, których nikt nie chce. No, podobno mamy kryzys, a dalej wisi kartka na szybie, zatrudnię i nikt się nie zgłasza, no. Tak? Albo jak się ktoś zgłasza, no to wiadomo, że by chciał 5000, taksówkę do pracy i tak dalej, tak? A trzeba podać, powiedzieć dziękuję, do widzenia, proszę. Tak, tak. Ponieważ wszyscy mamy, że tak powiem, kiosk w kieszeni, nauczyliśmy się obsługiwać. Społeczeństwo jest coraz bardziej introwertyczne. Mhm. Przez co wiele osób nie chce mieć do czynienia tak naprawdę z personelem. Ja lubię, tak? Ale są tacy, którzy oni są cisi, spokojni, bardziej zamknięci w sobie. Oni wszystko wiedzą, co chcą, mają to w telefonie i teraz to trzeba przenieść na taki duży telefon i obsłużyć się samemu, czy to w sklepie, czy w restauracji, tak? Czy chociażby wchodząc do byle jakiego urzędu, biura, szkoły, teraz w dobie to pandemii po prostu się w automatyczny sposób zdezynfekować i już wchodzimy, tak, nie dotykamy niczego, mamy koronawirusa albo nie mamy, ktoś może mieć, tylko cyk, dziękuję, do widzenia. Okej, okay. Okej, okay. No to powiedz, jak to robicie, tak? Produkujecie to sami, dostarczacie tylko pomysł, jak wygląda ten proces? Słuchaj, no ja mówię tak, Piotrek, mam pomysł! On wtedy ma zawał, a potem zaczynamy rozmawiać na ten temat. No teraz już nie jest sam Piotrek, tylko cały jego zespół konstruktorów, od których to się wszystko zaczyna. Tak? Czyli siadamy, rozmawiamy, myślimy o bryle, mamy dyrektora R&D, który pomaga to wszystko spajać elektronicznie, tak, też i softowo, bo mamy dwie spółki software'owe, które piszą aplikacje frontowe, back-office'owe, tak? Nie wiem, czy wiesz, ale to chyba ten kiosk był. Na targach retailowych zdobyliśmy nagrodę za pierwszą integrację światową self-checkoutu, czyli kiosku samoobsługowego z back-office'em Microsoftu. Więc jak gdyby poszliśmy bardzo mocno w integracje procesowe, procesów płatniczych i tak dalej, no bo kiosk to nie tylko puszka, to nie jest to, co my zaprojektujemy, tylko to jest całość, to ma działać. To ciebie to interesuje, żeby to działało i przykładem telefon, do widzenia. Tak, i to ma spełniać swoją funkcję, 60% obrotu ma być na tym, na przykład, takie założenie, zero manka i tak dalej. No ale trzeba to jakoś ubrać, musi to jakoś wyglądać, więc idę do Piotrka, tak chociażby było self-cleanerem, siadamy, zaczynamy ogólnikową pracę i potem on to bardziej ubiera, rozdziela w swoim dziale na poszczególne prace i mamy gotowy produkt. No tak jak było ze wszystkimi naszymi, no nie wiem, znamy się 5 lat, ponad 90 projektów wdrożyliśmy, tylko kioskowych, nie mówiąc już o przemysłowych. Widać tutaj po całej sali. No to co? To idziemy do Piotra. Jesteśmy w miejscu, gdzie marzenia, pomysły zostają zmaterializowane na gotowe produkty, które docierają do wielu klientów. Jest ze mną Piotr i jego zespół, którzy są odpowiedzialni za tworzenie tych niesamowitych rzeczy. Piotr, powiedz mi, jak wy to robicie i dlaczego tak dobrze? Dlatego tak dobrze, korzystamy z profesjonalnych narzędzi, opierając się oczywiście na doświadczeniu zdobyte przez lata.
Doświadczenie zdobywaliśmy tworząc rozwiązania dla przemysłu, dla różnych branż. Oczywiście musieliśmy wgryzać się w dane technologie, aby móc tworzyć dane rozwiązanie. Teraz łączymy doświadczenie retailowe z doświadczeniem technologicznym i próbujemy dostosować się do potrzeb aktualnego rynku. Jest Was tu wiele osób w zespole. Jest tak, że każdy tworzy swój projekt indywidualny, czy być może pracujecie zespołem nad jedną koncepcją, jednym produktem? Jak wygląda ta praca zespołowa? Aktualnie mamy dużo pracy i często rozbijamy projekty na poszczególnych konstruktorów, aczkolwiek zawsze też staramy się wspomóc kolegów doświadczeniem i sprawdzać samych siebie. Oczywiście zdarzają się nam się projekty, które musimy rozbić na kilka osób. Tutaj zaczęliśmy korzystać z PDM-a, który tak naprawdę to narzędzie pozwoliło nam zapanować nad zarządzaniem dokumentacją i przebiegiem informacji. Mhm. Cały obieg dokumentacji. Na Waszej stronie można zobaczyć masę wizualizacji, renderingu. Ty je tworzysz, czy to jest dzieło kogoś od Ciebie z zespołu? Zaczynaliśmy w taki sposób, że tworzyłem ja wizualizację w PhotoView. Aktualnie mamy już na pokładzie grafików, którzy tworzą między innymi w Visualize, ale oczywiście zdarza nam się cały czas korzystać z narzędzia przypiętego do SolidWorksa. Jasne. Mamy konstrukcje, mamy urządzenia, które są już gotowe, ale z tego co wiem, to nie tylko maszyna, to nie tylko urządzenie, sercem maszyny jest soft, który również sami tworzycie. Tworzycie go indywidualnie na potrzeby klienta, nie tylko od strony grafiki wizualnej, ale również funkcjonalności. Tak, zgadza się. Mamy też działy software'owe, które niezależnie tworzą w różnych środowiskach. Tworzymy interfejs, aplikację, która właśnie jest interfejsem dla użytkownika. Tworzymy też całe serce zarządzające i łączące komponenty, które są w urządzeniu. Super. A powiedz mi tak, zebraliście już do kupy urządzenie, stworzyliście dokumentację rysunkową, wszystko jest elektronicznie przesyłane na produkcję, soft jest napisany. Co dalej, tak? Produkujecie u siebie, montujecie, jak wygląda kolejny klocek w procesie? Tak, urządzenia składamy u nas, organizujemy całą produkcję, montaż podzespołów, wgrywamy oprogramowanie, testujemy, pakujemy, wysyłamy. Powiedz mi teraz tak, chcę kupić dla siebie SelfClean do biura od momentu zamówienia do czasu do momentu odebrania urządzenia. Jaki to jest czas? Ile potrzebujecie na przygotowanie takiego urządzenia, jak powiedziałem wcześniej, spersonalizowanego? Tak, no teraz akurat ten czas oczekiwania nam się wydłuża, bo mamy bardzo dużo zamówień akurat na to urządzenie. Okres, w którym aktualnie się znajdujemy, spowodował, że mamy bardzo duże zapotrzebowanie na ten produkt. Produkt powstał dosyć szybko, bo tutaj od pomysłu do już wizualizacji i koncepcji zaledwie 2 dni. Aktualnie okres oczekiwania, no, myślę, że to już w tygodniach byśmy musieli tutaj określić, aczkolwiek w normalnym okresie szacujemy, że około 2 tygodni potrzebujemy na wyprodukowanie. Czyli powiedz mi tak, to jest tak, że produkowaliście kioski, mieliście zaplanowaną bieżącą produkcję, przyszedł koronawirus i padł pomysł, tak, kurczę, musimy zmienić produkt, wprowadzić w zasadzie nowy produkt. Jest pomysł, 2 dni i trafił na produkcję? Nie, aż tak szybko to nie było. Sam projekt może trafił na produkcję w przeciągu tygodnia, ale pomysł, od pomysłu
do stworzenia już pierwszej brył i dopracowania kształtu. Super. Dwa dni. Rewelacja. Jak widzicie, SelfMaker robi już dziś produkty, które stały się nieodzownym elementem naszego otoczenia. To takie urządzenia jak terminale samoobsługowe, jak produkty codziennego użytku SelfClean, które dbają o nasze zdrowie, naszą higienę. SelfMaker to również fajny przykład tego, w jaki sposób można szybko przekształcić swoją produkcję i jak się okazuje wprowadzić na rynek zupełnie nowy produkt bez mała w kilka dni. Dzięki za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. We'll be right back.